Możesz mi powiedzieć, dlaczego takie ważne jest noszenie kasku w czasie pracy na budowie? Żeby nie było udarów słonecznych? Nie. To może, żeby mózg nie zamarzł? Nie. O, żeby nie zepsuć sobie fryzury. Żeby ochronić głowę przed niebezpieczeństwem w czasie pracy. Takim jak zwisające przewody elektryczne albo żeby nie uderzyć głową w jakieś przedmioty. Powinno się go założyć na samym początku, a zdjąć dopiero po skończonej pracy. O, Bob, jego fryzura jest w porządku. Co za ulga. Bardzo ważne jest, żeby na budowie dbać o oczy i twarz. Ten budowniczy zakłada okulary ochronne. Może widzieć przez ściany jak aparat rentgenowski? Ekstra! Nie, koparko. One chronią jego oczy przed unoszącymi się kawałkami materiałów, kiedy pracuje młotem pneumatycznym, piłą lub kiedy spawa. A ta maska z kolei chroni przed wdychaniem pyłów, farby albo oparów chemicznych. Dobrze pomyślane, Bob, ale jest jeden problem. Jaki problem? Jak w tej masce zjeść drugie śniadanie? Para mocnych butów roboczych to niezbędny element odzieży do pracy na budowie. Żeby nie zmoczyć stóp, kiedy się wejdzie w kałuże. Jeszcze ważniejsze jest, żeby nie zranić stóp o niebezpieczne przedmioty, których mnóstwo jest na budowie. Te nauszniki to kolejny ważny element bezpieczeństwa. Chronią uszy przed głośnymi dźwiękami wydawanymi przez różne urządzenia. I służą do słuchania muzyki. Nie, ale można je założyć, kiedy ma się dość słuchania twoich niemądrych komentarzy. Co? Tylko żartowałem. Kiedy trzeba zakładać uprząż bezpieczeństwa? Przed jazdą kolejką górską. Nie, na placu budowy. Trzeba założyć taką uprząż, żeby się zabezpieczyć w czasie pracy na wysokości. Masz lęk wysokości? Nie, ale pracownicy muszą robić wszystko, żeby zapobiec upadkom. A to jest inny przykład środków bezpieczeństwa. Rękawice narciarskie. Rękawice ochronne. Dobrze chronią ręce przed skaleczeniami, elektrycznością, substancjami chemicznymi i wysoką temperaturą. I można w nich lepić bałwana. Możemy, Bob, możemy, proszę.